To nie była prosta interwencja. Nikt nawet nie chciał wpuścić policji. Po 2 godzinach chyba negocjacji i groźbie policji, że będzie sforsowana brama na postanowienie prokuratora, ci ludzie chyba wystraszyli się tego, że faktycznie coś może nastąpić i wpuścili policję. Ona przyszła tutaj do nas, przedstawiła się, powiedziała, że będziemy sąsiadkami. No bardzo fajnie to wyglądało, bardzo dobre wrażenie na mnie zrobiła. Tak, jestem taką osobą bardzo zwierzolubną, więc cieszyłam się, że ktoś podobny wprowadza się po sąsiedzku. Wszystko jest super, tak? Można sobie nie tylko usługę jak gdyby samego utrzymania psa, ale dodatkowe spacery, strzyżenie, szkolenie dla psów podstawowe, zaawansowane. Naprawdę myślałam, że będzie coś fajnego, że ludziom zależy na tym, żeby faktycznie stworzyć fajny hotel dla tych zwierzaków. Nie ma danych firmy, która to prowadzi. Nie ma żadnego nazwiska osób, które tam pracują. Nie ma nic. To już powinno naszą współczujność jak gdyby wzbudzić. Dobrze, dobrze, poczekam. Już, wie pani co, od 8 rano tu jestem. Moja cierpliwość już się kończy. Ja chcę odzyskać swojego psa z hotelu. Po prostu przyszłam po swojego psa. To było Boże Narodzenie. Wyjeżdżaliśmy za granicę, oddaliśmy psa na tydzień do hotelu dla zwierząt. Przyjechaliśmy przed Nowym Rokiem. Okazało się, że pies miał poharataną całą twarz, był odwodniony, brudny. Jeszcze w zimę jej mąż te psy wypuszczał 2 razy dziennie. Chodził z nimi na smyczy tam po działce. No i nic nie wskazywało na to, że coś takiego może się dziać. Po 5 dniach odebraliśmy psa i miał cechy po prostu jakiegoś pobicia. Miał krwiaki na czubku głowy ze strupami. My nie wiedzieliśmy, skąd się to wzięło początkowo. No pies bał się nawet na wyciągnięcie ręki. Jak wyciągaliśmy rękę, pies po prostu się kulił do samej ziemi. Podchodzi osoba, to jest właśnie pani Renata L. Trzyma w ręku kij, witkę i tak dalej. Proszę zwrócić uwagę, psy uciekają. Kij w powietrzu, psy uciekają. Przez kilka dni zebraliśmy dowody, które w naszej ocenie świadczyły o tym, że tam dochodzi do znęcania się nad zwierzętami. Najpierw sprawdziliśmy dom mieszkalny. W tym domu było wszędzie pełno odchodów. Na strychu było otrzymywanych kilka kotów, ale odchodów było no, z wielu, wielu tygodni, jeśli nie miesięcy. Tam po prostu nikt nie sprzątał. Zaduch, ciemność, te koty tam się gotowały na strychu. W pomieszczeniach gospodarczych było jeszcze gorzej. Gdybyśmy tam zostawili jeszcze na dzień, dwa, one by po prostu zeszły. Temperatura była bardzo wysoka, pomieszczenia bez wentylacji, zamknięte, drzwi, okna pozamykane, wszystko, siedzące we własnych odchodach, pełno larw, much, robali. Jeśli pani te główne wody? Przyszła pani z kotą przez tydzień, dwa. Niech pani zobaczy. W najgorszym stanie psychicznym były 2 suczki, które właśnie pani Renata L. miała socjalizować, bo były zdziczałe. I te suki, tak jak ktoś miesiąc temu czy dwa przywiózł, ze smyczami, bo faktycznie nie dały się złapać, miały zapięte smycze i siedziały z tymi smyczami w tych gównach i moczu w tym boksie. I przez ten miesiąc nikt tamtych ich nie wypuszczał. Dramat tych zwierząt był ogromny. One siedziały w ciemności, bez wody i tam dogorywały. Najgorsze jest to, że ten hotel prowadziła Renata L., która no, jest członkiem organizacji prozwierzęcej. Najgorsze jest to, że nawet jest jej prezesem fundacji Elpis, która ma w sobie drugi człon nazwy Nadzieja dla Zwierząt.